Dzień dobry, niedziela 21 lutego, zbliża się godzina 13. Witam, Piotr Wojtowicz, rozpoczynamy transmisję spotkania 16 serii PGNiG Superligi Kobiet. To już trzecia runda, w którym Eurobud JKS Jarosław podejmuje młyny Stoisław Koszalin. Gospodynie Walentyna Nesjaruk do Aleksandry Zimny. I pięknie wymanewrowała po zwodzie Walentyna Nesjaruk. Ma niemiłe wspomnienia skrzydłowa po ostatniej obronie. Lesia Smolin przedarła się po zwodzie, zmyliła obrończynię i zdobyła czwartą bramkę. Na przypomnę, że we wrześniu ubiegłego roku tu mecz zakończył się remisem i rzutami karnymi. Piękna bramka z drugiej linii w okienko. Aleksandra Zimny, trzeci gol tej zawodniczki, która ucierpiała przy rzucie. Także próba pięknej akcji po zwodach Walentyny Nesjaruk. Wreszcie się przedarła i pokonała Natalię Filończuk. No i na piękny rzut z drugiej linii Katarzyna Kozimon się zdecydowała. Już sędziowie wskazują grę pasywną. I bliska obrony rzut Aleksandry Zimny była Natalia Filończuk, ale ostatecznie piłka wylądowała w bramce i 13-7. Najwyższe prowadzenie. Gabriela Urbaniak wrócił do gry. 24 minuta dobiega końca. 14-8, przypomnę. Katarzyna Kozimur pięknie wyszła w górę. Anna Mączka do Martyny Bolesławskiej. Ta wyskoczyła w górę i Aleksandra Zimny w tym momencie, a 16 jest na koncie Jarosławianek, a przed chwilą 13 bramkę dla koszalinianek Lesia Smolin. Skuteczny drugi rzut z rzutu karnego. 19-18 prowadzą koszalinianki. Podanie Aleksandry Zimny nie dotarło do Sylwii Matuszczyk, więc w ponowionym ataku Aleksandra Zimny już skutecznie sama oddała rzut. Ta w tym momencie na prawej połówce Kozimu. Do Zimny. Podanie do Julii Pietras i ta nie myli się z lewego skrzydła. Pokonuje Aleksandrę Krebs. Czwarta bramka lewoskrzydłowej. Gra pasywna, wskazana przez sędziów Lesia Smolin. No i piękny rzut. Nie opanowała dobrze piłki Lesia Smolin. Kontra Julia Pietras skutecznie. 23-23. 50 minut meczu za nami. Piłka w rękach Hanny Mączki i Andrzejczuk. No i podanie prosto w ręce Kingi Struzik. Do kontry biegnie Julia Pietras i znów skutecznie. Siódma bramka Julii, 24-23. Natalia Wołownik. Gabriela Haricz. Jej rzut broni pięknie Karolina Szczurek. W ostatnich minutach to bramkarka Jarosławia pilnuje wyniku, a piękny rzut z nabiegu za nami kosz. Aleksandra Zimny na prawej połówce. Walentyna Nesjaruk do Katarzyny Kozimowita z podłoża zaskakuje Aleksandrę Krebs. Piąta bramka Katarzyny Kozimur. Koszalinianki bronią na całym boisku. Podanie. Ostatecznie piłka szczęśliwie trafiła do Sylwii Matuszczyk, która